Będzie nam dużo przeskoczymy po wagi na jutro. Używanie na tym terenie jest wygrodzeniem. Nie ma pan tylu kajdanek. Gazu też mam brak. Uwaga, uwaga, policja. Używanie na tym terenie jest wygrodzeniem. Dawaj kolego na górę. Przebywanie na tym terenie jest wykroczeniem. Idziemy dalej! Za mało jest policjantów, żeby nas powstrzymać tutaj. Uwaga, uwaga! Policja! Przebywanie na tym terenie jest wykroczeniem. Uwaga, uwaga! Policja! Przebywanie na terenie jest wykroczeniem! Panowie, też jesteście Polakami! Schowajcie te pały! My tu nie przyszliśmy się walczyć między sobą, walczymy o wspólną przyszłość! Protest macie w tamtym miejscu! A tu nie jest protest! Ale tu jest problem! Ale to jest panowie! Zobaczcie, co jest wysypane pod wagonem. Kurde, za sobie leży. Chodźcie! Zobaczcie jak się ubrał do nas. Widzicie jak się do nas ubrał? My jesteśmy tutaj z telefonami i w kamizelkach tylko. Proszę zejść z wagonu. Ale chyba nie ma takiego potrzeby. Uwaga, uwaga! Policja! Wysypywać! Uwaga, uwaga! Będzie warte, będzie warte.
Nie ma, za mało policji dzisiaj, za mało. Zobaczcie, kurde, da się strefę z wagonu. Coś nas tu łapo trzyma. Ta policja. Czyli musimy uciekać. To już koniec imprezy. Za chwilę ponad pociąg odjeżdża i... Aha, odjeżdża, tak! Odjeżdża na załadunek na Ukrainę. Szanowni koledzy, serdecznie Wam dziękuję za wszystkie sprawy, które bierzecie w swoje ręce. Ale nieraz się też wybiega spod kontroli i mogą rozwiązać nas potem. Szanowni Państwo, ja chcę jeszcze egzystować przez 2 miesiące, a może i dłużej. Dlatego wysypuje się, zobaczcie. Wysypuje się. Z tego co ja stoję jest wysypany i sam tego też jest wysypany. Nie chcę do tego dopuścić. Nie chcemy tu niszczyć mienia. Kolega powiedział sobie z kolei, że te pociągi są jakoś nie powiązane dobrze, nie są zbuntowane, mogą ruszyć, może dojść do tragedii. Jeszcze raz serdecznie Wam proszę Was, zejdźmy, idźmy tam do siebie. Wiem, że jest bardzo źle. To są emocje, niech nas też policja zrozumie. I bardzo bym prosił, nikt nie będzie ukarany, spokojnie stąd zejdziemy, zaakceptujemy do sytuacji tam na dole. Bardzo serdecznie koledzy Was proszę, bo ja chcę jeszcze protestować, nie chcę się odpowiadać tu prawnie pod względem tej sytuacji, która ma miejsce. Dziękuję, macie rację, trzeba zaakceptować. Dobrze zrobiliście, przepraszam, nie powinno to brzmi w moich ust, ale sytuacja jest ekstremalna. Wymyka się pod kontroli, niech władza, niech media widzą, ale trzeba też nas uszanować. Szanowni koledzy, zejdźcie z